Cześć, Bajkowa z tej strony. Chciałbym Wam zaprezentować taki oto motocykl. Dzisiaj jest to Virago 535. Modelowo, rocznikowo 91 rok, więc już naprawdę parę lat ma. Jednak naprawdę bardzo fajnym, bardzo uczciwym stanie motocykl. Fakt faktem, tak jak widzicie, jest troszeczkę spersonalizowany. Znam go 2-3 lata. U mnie w rodzinie akurat jest, ja go cały czas serwisuję, ten egzemplarz. W takim stanie został zakupiony w Niemczech, przywieziony z pełniutką dokumentacją. I w ciągłym użytkowaniu. Widzicie, wszystkie chromy, wszystkie elementy właśnie takie polerowane, naprawdę w bardzo fajnym stanie. Lampa, wszystko ok. Samopiórnik. Oponki jeszcze są do jazdy, choć już rocznikowo są, nie są jakieś tam bardzo świeże. Silnik naprawdę bardzo fajny. Suchutki, bardzo fajnie pracuje. Została wyjęta tylna kanapa i cały przemalowany w czarny mat. Tak sobie ktoś go zrobił, no i taki jest. Przebieg aktualny. 48 925 km. Pali, chodzi naprawdę bardzo dobrze. Pięknie oponka też jeszcze jest, choć już też mówię, rocznikowo nie są to młode opony. Ponieważ ten motocykl nie robi kilometrów, no. Ani w Niemczech nie robią, ani teraz tutaj w Polsce u obecnego właściciela. Tak się prezentuje z tej strony. Mechaniczne, techniczne, motocykl jest w super stanie. Sam go tu serwisowałem, wszystko, oleje, zawory, gaźniki, wszystko tu było porobione. Wizualnie no widzicie, jak wygląda. Wiesz, taki po prostu motocykl dla kogoś, kto chce sobie pojeździć na niedalekie jakieś tam na miasto, na niedalekie jakieś wyjazdy. No, tani, fajny sprzęt, który na pewno będzie długo, długo jeszcze działał. A jeżeli mówię, ktoś komuś wizualnie nie przeszkadza lub jeżeli ktoś chce sobie coś po prostu przerobić, no, przemalować czy coś, bo taki akurat jest ten egzemplarz. Dlatego też cena to będzie bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjna za ten motocykl. I tyle, no widzicie jeszcze, o, nie pokazałem dodatków przewody w stalowym płocie na przodzie mamy. I tyle, no. Także jeżeli ktoś szuka czegoś fajnego, taniego do jazdy, sprawnego, zapraszam, mam dzisiaj takie Virago.